Piątą godzinę w grudniu, jeszcze jest jasno, dosyć jasno. Wolimy szybciutko do Rondy. To też kolejna perełka tych krain. I tam chyba będziemy spać, tam zrobimy sobie obóz. Coś wspaniałego się nam przydarzyło na koniec dnia. Wybukowaliśmy na szybko hotelik w Rondzie. No po prostu szybko, szybko. Dobra oferta jakaś tam z promocji. 38 euro przecenione z 50 coś. Że mamy w zasadzie całe mieszkanie na swoją własność. Tutaj się wchodzi. Jeden pokój. Tam jest kibel. Tutaj drugi pokój. Mamy jeszcze kuchnię w naszym mieszkanku. I jeszcze to jest najlepsze miejsce. Salonik, proszę zobaczyć. Królowie życia. Dobra, zaczynamy przygotowania do wieczoru. Centrum Rondy, Starego Miasta. Idziemy jeszcze tu na obczajkę z wieczora przed wystąpieniem do takiej już konkretnej imprezki. Jest klimacik. Sobotni wieczór. Właśnie zmrok zapada. Za mną jedna z pierwszych, albo nawet pierwsza arena byku. To właśnie w Rondzie. Wszystko się zaczęło. Byki to walki, był tu taki gość, który spisał generalnie zasady walk byków. Jego synek z kolei założył szkołę tych walk, a wnuczek był sławnym matadorem czy matatadorem. I tam jest ta słynna arena, a my ruszamy w najbardziej chyba znany punkt Rondy. Zdążyłem jeszcze na ostatnie promyki słońca, żeby coś pokazać. Generalnie miasto położone jest na takim zajebistym wzgórzu, do którego droga wiedzie mostem. Tak to wygląda. A w dole bardzo głęboki wąwóz, którego już nie do końca widać. Ale most naprawdę jest wielki. I tam stare miasto, Ronda. Tutaj jest niezły widoczek. Słońce, które już jest za górami w tej chwili. Ale coś jeszcze widać. Zróbcie widok. Gość w hotelu, który zarezerwowaliśmy, zapytany przez nas, polecił nam jakąś knajpę do żarcia. Właśnie tam idziemy. Mówi, że jest dużo, tanio i dobre. W zasadzie nie za bardzo się jedliśmy. Właśnie woliliśmy 2 litra wina. 15%. Dobrze weszło. Idziemy do restauracji, którą nazywa się Camelot. Co się stało z tym autem? Tak na przykład wygląda polecana przez lokalnego mieszkańca restauracja. Nic specjalnego, nigdy bym tu nie wszedł, jeżeli by nie to polecenie. Przekąski w zasadzie, które wszystkie kosztują 1 euro. Każdy ma też kufel sangrii. Jesteśmy głodni jak głodni Polacy. Mamy kolejny dzień. Co było w Maladze, co się działo w Maladze wczoraj, co zostanie w Rondzie. Zbieramy się powoli. Idzie ciężko dzisiaj.
zaraz lecimy na śniadanko na dół, bo tam mamy hotelowe śniadanko. Pewnie będzie znowu dziadostwo, czyli kawa i ciasko. Impreza na mieście trwała do godzin porannych. Ludzie bawią. Zabawa to zabawa. Auto musimy odstawić mniej więcej o drugiej, czyli za dużo czasu nie ma. To zawsze. I nic. Jeszcze robimy z rana szybko obczajkę, rondy za dnia. Wczoraj tak na szybko, a dzisiaj też na szybko, tylko że za dnia. Ola la, buenos dias, senor. Patrzcie tutaj. Taki deptaczek właśnie nad urwiskiem, jest w samym środku miasta. Ale widoczek, palce lizać. Super ta Andaluzja. Bardzo mi się podoba ta wycieczka. Wszystko mi się ostatnio podoba. Ale tu mi się bardzo podoba. Patrzcie, góry na horyzoncie. Lasy oliwne. Pasma górek, jedna za drugim. Piękna sprawa. Arena z bykami, już tu wczoraj byliśmy. A dzisiaj próbujemy się tam wbić, żeby zobaczyć co jest w środku. Wejście na tą przyjemność 7 euro. Tak to się prezentuje. Na widowni sobie siedzimy. Dobra widoczność. Tutaj byczek jak podbiegnie do tej trybunki, no to całkiem już blisko. Tutejsza arena jest uważana za zbudowaną jako pierwszą na świecie areną do bykowych zawodów. I jest również uważana za arcydzieło tego budownictwa, a została zbudowana mniej więcej w 1570 roku, więc trochę ma lat. Idą Hiszpanie głośno, czasem spytać. Ławeczki ponumerowane, każdy miał swoje miejsce nawet w starych czasach. Walka była się na tym piachu. Tutaj skakał byczek. Tu widzę jakieś takie boksy. Za nimi chyba chowają się właśnie ludzie, którzy przepędzają te byczki. A było gdzie się wyszaleć. Spore te kółko. Torro, torro. A tutaj średniowieczna loża VIP. Jesteśmy na arenie. No, jest pole do popisu tutaj. Nie wiadomo gdzie uciekać. Walka byków z ludźmi. Polega na tym, byk jest początkowo lekko podwkurwiany. Żeby był wkurzony, potem jak na tą arenę wybiega, te goście tam się z nim bawią, jeszcze bardziej go wkurzają i z nim walczą. I generalnie no, na końcu byk ginie. Wpycha mu chyba dwie szabelki gdzieś tam, cyk cyk. A na końcu ma szabelką przebić jego serce. I jak mu się to uda, jak dobrze trafi, to serce jego ładnie dźgnie, zabije, dostaje oklaski. A na przykład jeżeli w ogóle byka nie zabije, byk jest wyjątkowo agresywny, to byk odzyskuje wolność i spędza resztę swoich dni gdzieś na pastwisku w otoczeniu kilku krówek. To z kolei wygląda jak jakaś klatka do trzymania byków, bo tędy był wpuszczany, tu sobie biegał, potem może go zaganiali tutaj do tej klatki, szedł dalej. Jeżeli byk dobrze walczył, a zginął, to jego ciało zostało zapreparowane, wypchany i postawiony na widok. Ten widocznie dobrze walczył. Patrzcie jakie to wielkie. Tak właśnie to na pewno nie
Zachwycamy się sztuką nowoczesną w tym muzeum. Piękno, piękne, jak ktoś mógł... O. Miał nosa. Realne to strasznie turystyczne miasto. Mnóstwo ludzi się tu kręci. Robi się za turystycznie z planów tam, bo już cały urok miasteczka powoli znika w tym tłumie ludzi. Wokół miasta i po mieście można chodzić i chodzić. Wszędzie naokoło tych skałek są ścieżki. Jesteśmy na jednym z punktów widokowych. Tak prezentuje się ten most. No, strasznie eksponowany. Kanionek, most przerzucony w Stare Miasto. Wszędzie dookoła ścieżki, fajne zaułki. Dobra, dobra miejscowa. Zaraz goście spadną. Już tak się przybliżają, zaraz spadną. Mały, włochaty, zielony prawie już tam spadł. O, o, zaraz spadną. Głupota turystów. Nie ma granic. Ale goście są uzbrojeni, mają większe aparaty niż oni sami chyba. Strzelają z aparatów jak z kałaszów. Proszę, telefonem, aparat, jeden aparat na jednym ramieniu, drugi na drugim. Telefon jeszcze. Ja cię kręcę, ale uzbrojeni. Jak każe tradycja, spotykamy się na murku przed odlotem. Dojadamy co mamy, kabuła. Lotnisko w Maladze. Duże lotnisko. Bardzo dobry wypad. Dużo rzeczy do zobaczenia. Przede wszystkim te wszystkie górskie scenerie. Godne polecenia miejsca to Caminito del Rey, Ronda, miasteczko naprawdę Za tym nadmorskie miejscowości, oraz różne takie miasteczka, zaułki. Można tu jeździć, jest co robić. Początek grudnia, a pogoda jak w lecie. Lepszy czas chyba na zwiedzanie tych krain właśnie. Poza sezonem elegancko. Nie pokampiesz się, wypływasz w basenie, ale za hotele zapłacisz grosze. Mniej turystów. Pogoda super, dochodzenia z górach zwłaszcza. Adios amigos.